W ogóle tutaj się nic nie dzieje, wszystko jest w porządku. Niżej mamy jeszcze więcej albumów. Nie pożyczamy sobie kosmetyków, bo to by nie miało sensu. Opóźniony hol zakupowy. To jest coś zupełnie innego w mojej kolekcji. A ten pokój to jest właśnie to, co musimy spakować. Mogliby nas zatrzymać za przemyt. Z serii bardzo random, przypadkowych rzeczy, które się tutaj dzieją. Przyjechałyśmy pod nowe mieszkanie i ja wam muszę to pokazać. Nasz mini salonik. Chociaż chyba jest większy dużo niż ten, z którego przed chwilą wyjechałyśmy. Więc myślę, że przerobimy ten pokój. Tak wygląda sytuacja przed. Witajcie kochani, jak widzicie po tytule, dzisiaj jest ten dzień. Ten dzień. Niedawno nagrywałyśmy story time o przeprowadzce tutaj i w sumie niedługo później już się przeprowadzamy do kolejnego miejsca. Wstałyśmy dzisiaj rano. Nasz stan na teraz to jest miska płatków i trochę makijażu, żebyśmy nie wyglądały na tym filmie tak, jak wyglądałyśmy 15 minut temu. Mamy jeszcze piżamy, uznałyśmy, że to jest najlepszy strój do tego, co się będzie działo. Czyli biegania w każdą stronę po tym domu, żebyśmy niczego nie zapomniały, ponieważ przez ostatnie dni miałyśmy sporo na głowie. Bardzo dużo na głowie. Więc efektem tego jest to, co się dzieje mniej więcej teraz w naszym salonie. Czyli wszystko położyłyśmy wszędzie. Nikt się tego oczywiście nie spodziewał, oprócz nas. I mamy teraz bardzo dużo przypadkowych rzeczy w różnych miejscach. Tak. Bo nie miałyśmy czasu tego posprzątać, więc zrobiłyśmy sobie trochę pod górkę. Ale my mamy bardzo dużo szafek, bardzo dużo szuflad, w które pochowałyśmy różne rzeczy, jak się tutaj wprowadzałyśmy. I Ann dzisiaj, jedząc płatki, mi powiedziała, że ma wrażenie, że ta szafka, której teoretycznie przez 3 tygodnie nigdy nie otworzyłyśmy, nagle się okaże, że tam jest coś schowane. Więc to mnie nie zdziwi. Musimy sprawdzić dosłownie każdą szufladę, każdy kąt, ponieważ na przykład w poprzednim mieszkaniu twój cień do powiek leżał pod łóżkiem, więc różnie bywa. I mamy dodatkowe walizki, zaraz wam pokażemy. Tak. Kilka dni temu miałyśmy taką szaloną myśl, żeby pojechać i kupić jakąś walizkę, żeby łatwiej było nam to przenieść niż wtedy, kiedy przenosiłyśmy to wszystko tutaj. Z 12 torbami, przypomnę. I chciałyśmy te 12 toreb wrzucić w jakąś walizkę, tak. No i wróciłyśmy z 3 walizkami zamiast z jedną. Tak, był taki szalony pomysł, bo już wcześniej zaczęłyśmy się rozglądać za walizkami, znalazłyśmy takie perfekcyjne, które bardzo chcemy w internecie, tylko że w Korei różnie bywa, nie mogłyśmy ich zamówić z różnych przyczyn, nawet nie wiem jakich, urzędowych. Na niektórych stronach musicie mieć alien number, nasz alien number się jeszcze tworzy, więc nie mogłyśmy tego zamówić, postanowiłyśmy zobaczyć na miejscu, czy jesteśmy coś w stanie kupić i tak nam się spodobały 3 walizki, więc wróciłyśmy z nimi do domu i one chwilowo zamieszkały w moim pokoju. Nie do końca wiem, dlaczego teraz pokrowiec od jednej znajduje się na tej drugiej, ale wydaje mi się, dlatego, że Ann wczoraj postanowiła zobaczyć, jak te walizki wyglądają w środku. I możecie się od razu domyślić, która jest czyja. Oczywiście moja jest różowa, walizka Ann jest niebieska. I pomysł w ogóle na te walizki zaczął się w momencie, kiedy odwoziłyśmy naszą koleżankę Zuzię, którą już poznaliście na vlogach, na lotnisko. I zauważyłyśmy, że bardzo dużo Koreańczyków i Japończyków ma właśnie takie walizki. Nie wiem, czy to widać w kamerze, wydaje mi się, że kompletnie tego nie widać. Ale te walizki są takie bardziej kwadratowe, może od góry uda mi się to pokazać. I strasznie nam się spodobały. Nie byłyśmy w ogóle pewne, czy będą pasować do wymiarów, które obowiązują w samolotach, ale później się okazało, że jednak jest okej. To jest teoretycznie największa wersja tej walizki. W ogóle to brzmi jak jakaś reklama walizki, ten film w tym momencie, ale nieważne, zobaczcie, jakie to jest piękne. Więc mamy takie dwie piękne walizki, chociaż w internecie, w ogóle ciekawostka, w internecie na tych walizkach jeszcze tu było takie, nie wiem, taki uchwyt na kawę, którego tutaj nie ma, no ale nieważne. Dostałyśmy w ogóle zawieszkę w gratisie, jedną taką i drugą, uwaga, uwaga, druga wygląda tak, jest z pingwinem, ja ją wybrałam oczywiście, Ann ma ostatnią fazę na pingwiny, zaraz przy okazji pakowania zobaczycie, ile się znajduje ich w tym domu i wydaje mi się, że może być panika, bo będziemy musiały odliczać, czy każdy pingwin znalazł się w walizce, czy jest spakowany. A ten pokój to jest właśnie to, co musimy spakować, w ogóle może nie powinniśmy go pokazywać, bo aż wstyd, ale druga walizka prezentuje się tak i od razu ją wyjmuję. To będzie pierwsza rzecz, którą zrobimy, czyli spakujemy. Okej, tutaj jest chaos, tutaj jest moja bluzka, nieważne, nie patrzcie na to. W ogóle tutaj się nic nie dzieje, wszystko jest w porządku. Tutaj są rzeczy, które kupiłyśmy wczoraj, a raczej przez ostatnie kilka dni i po prostu, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co się dzieje. Są takie dni, kiedy po prostu... No, bywa, no. Tutaj jest na przykład sweter, który wczoraj kupiłam i ogólnie sytuacja wygląda tak, że my już nie miałyśmy miejsca, jak tutaj przyjechałyśmy, więc nie powinnyśmy dokupywać więcej ubrań, no i właśnie widzicie ten sweter. Także biorę tą walizkę i postanowiłyśmy, że w niej będzie to. Słuchajcie, to jest w ogóle nasze miejsce do nagrywania rolek ostatnio.
Tutaj kupiłyśmy chusteczki wczoraj i też je po prostu po zakupach położyłyśmy na środku, ale to są chusteczki, które kupujemy chyba od 2019, więc w sumie możemy wam polecić coś w tym vlogu. Kupujemy je od 2019 w Tony Moly, jak jesteśmy w Korei, i w jednej takiej paczce, one zawsze są 1 plus 1, zawsze, od kiedy pamiętam, one są 1 plus 1 i w jednej takiej paczce jest 50 chusteczek, więc pomijając te chusteczki, tutaj było nasze miejsce do nagrywania, taki mały, nie wiem jak nazwać ten mebel, jest chyba zbyt wcześnie, taka, no, półka, kredens, nie wiem, Karol, pomóż mi. Półka k-popowa. W każdym razie tutaj nagrywaliśmy nasze rolki, tutaj jest nowy album Rise, jedna wersja, druga wersja. Tutaj są w ogóle jakieś naklejki, jakbyście się zastanawiali, z kaczorami, no nieważne, z Pinka Karol. To jest po prostu wszystko do pakowania, nie wiem, wiecie jak wygląda pakowanie. Tutaj są albumy NCT i Stray Kids. Tutaj mamy takie coś, którego też używamy podczas nagrywania rolek i po prostu wkładamy tutaj karty, tak żeby ładnie wyglądało. Dajcie znać, czy wam się to podoba. Znaczy nie konkretnie to, tylko ogólnie nasze stworzone tło. Tutaj mamy nawilżacz powietrza z tatą, jakąś lampkę, którą w ogóle dostałyśmy od właścicielki tego mieszkania. Stos albumów V i pod tym stosem albumów V jest coś, co jest w ogóle cięższe od albumów V, czyli te wszystkie albumy, które widzicie, ważą tyle, co jeden taki magazyn. Tutaj jest akurat na wierzchu magazyn z Jake'em i z Sung-hoonem z Enhypen, także nieważne. Niżej mamy jeszcze więcej albumów i rzeczy, których po prostu używamy, używałyśmy, żeby dekorować te rolki. I mamy jeszcze tę szafkę. Mamy jeszcze tę szafkę, w której jest chaos. W której jest chaos, po prostu wszystkie karty z tych albumów kładłyśmy tutaj i one sobie tutaj mieszkają i teraz nie wiem, teraz nie mamy czasu, żeby je powkładać do albumu, no ale dobra. W ogóle jest jeszcze Lightstick, 80s i moja paleta. Zaraz powiecie, że jesteśmy super zdezorganizowane, ale to miało sens, to miało sens, więc to idzie tu. Zgadnijcie, co to jest. To, moi drodzy, jest statyw, trzymadło od naszego mikrofonu do kamery. Właśnie tak skończyło, upadając z kanapy. Nie wiem, jak to się stało, na szczęście mamy drugi, ale myślę, że jakbyśmy teraz jechały na lotnisko w Incheon, to mogliby nas zatrzymać za przemyt. Mamy całą walizkę, całą połowę walizki w albumach i to jest tyle na razie, jeżeli chodzi o K-pop. Tutaj Karol rozpakowuje jeszcze jakieś gadżety z urodzin Jungkooka. Na szczęście mamy trochę rzeczy, które już są spakowane, bo po prostu spakowałyśmy je w tamtym mieszkaniu i ich nie wyjęłyśmy od tamtej pory. Tutaj jest na przykład torba z jakimiś gadżetami i z moimi rzeczami z urodzin. Tutaj mamy też pełną walizkę rzeczy zimowych. Tutaj są właściwie to wszystko, to są puste torby, które nie wiem, czy nam się dzisiaj przydadzą. Mam nadzieję, że nam się nie przydadzą, ponieważ kupiłyśmy walizkę i te wszystkie rzeczy, które były w tych właśnie torbach wcześniej, mam nadzieję, że zmieścimy, no ale zobaczymy. Tutaj są jakieś rzeczy po prostu z koncertu NCT. Tutaj jest torba z gadżetami, tutaj jest koszulka, tutaj też jest pusta torba. To też są chyba puste torby, więc mamy jedną spakowaną walizkę. I z tego, co pamiętam, tutaj jest jeszcze jedna spakowana walizka. Dokładnie, właśnie z rzeczami, których nie używamy. Tutaj są same gadżety K-popowe. A tutaj... nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, co się dzieje tutaj. Ale musimy właśnie poprzeglądać wszystkie możliwe szafki. Tutaj się dzieją rzeczy. Jedną walizkę odhaczamy. Tutaj jest pełno. Nic się nie zmieści. W ogóle stado pingwinów Ann. Nie wiem, czy się doliczyłyśmy wszystkich, nieważne. Zobaczymy później, jak sprawdzimy wszystkie kąty w tym mieszkaniu. Tutaj się zrobił chaos, przed chwilą było poukładane, ale wiecie, ostatnie etap pakowania, jak macie jeszcze trochę miejsca, to wciskacie wszystko, co popadnie, więc jedną walizkę już mamy, zamykamy i spróbujemy schować resztę, ale chyba nie idzie nam tak źle. Przyszła pora na łazienkę i chyba wam pokazywałyśmy tę szafkę, którą Karol umeblowała w tym vlogu z przeprowadzki. Także musimy teraz te wszystkie rzeczy, które tutaj są, poprzekładać i z tego, co wiem, nie mamy takiej szafki w tym nowym mieszkaniu, więc będzie kiepsko. Będzie kiepsko, ale no musimy to jakoś zrobić. My to w ogóle, wiecie, jak już coś kupujemy, to największe jakie się da. Ten szampon uznałyśmy, że nam się przez rok naszej przygody w Korei nie skończy. Ale w ogóle to jest bardzo dobry szampon, polecam. Taki z peelingiem i drugi nasz szampon jest też
Niemały, tutaj mi się oczywiście wszystko przewróciło. Co do kosmetyków, to moja kolekcja w tym mieszkaniu się bardzo powiększyła, ponieważ w Olifiang była promocja, taka dość duża promocja i po prostu każdego dnia mam wrażenie kupiłam sobie inny róż do policzków albo inną pomadkę. Także nie wiem, czy kogoś to interesuje, ale mogę wam zrobić szybki haul zakupowy, taki przestarzały, ale możecie zobaczyć mniej więcej, co zdobyłyśmy. Karol też ma kilka rzeczy, tylko w zupełnie innych kolorach, więc mam taki jeden róż, taką paletę, ja to jestem monotematyczna i wszystko mam po prostu, wiecie, takie brzoskwiniowe. W ogóle to jest zabawne, bo większość moich róży albo pomadek ma w nazwie Peach. Coś jest albo Peachy, albo Coral. To jest na przykład Peach Tart. Mam taką paletę w równie brzoskwiniowych kolorach. To jest coś zupełnie innego w mojej kolekcji, ale Karol uzna, że będę w tym dobrze wyglądać. To jest taka żółta paleta, w ogóle nazywa się Cheese Plate i ma taki design w ser i ja po prostu spytałam Karol w sklepie, jak ja bym wyglądała w takich żółtych cieniach i ona uznała, że spoko i wyglądam całkiem spoko, bardzo mi się podoba ta paleta. Mam taki mandarynkowy róż. Karol mi robi hałas w tle do mojego holu zakupowego z kosmetykami. Ona jest odpowiedzialna za naszą łazienkę, wydaje mi się, że w Korei przyjęłyśmy jakieś obowiązki, ale tutaj, przepraszam, że ci przerwę, Karol wyjęła tą moją serię z ceramidami, która zajmowała tą połowę półki i nagle zauważyłam, że tak w sumie niespecjalnie zrobiła nam się tutaj półka kosmetyków, które wzięłyśmy z Polski. W ogóle nagrywamy w łazience teraz i czuję, jakby było wielkie, wielkie echo, ale jeżeli fokus mi pozwoli, to wam pokażę, co tutaj się dzieje. Te kosmetyki właśnie wzięłyśmy z Polski. One są z Cosibelli i ze Skin 79, także pokażę wam. Też taki trochę opóźniony haul zakupowy. Tutaj mamy zieloną herbatę, takie serum. Coś, co ma bardzo ciekawą nazwę, ale wydaje mi się, że ona to wzięła jednak ze względu na działanie, a nie dlatego, że nazywa się Kai. Kaine się nazywa ta firma. Z kolagenem serum. Ja w ogóle uwielbiam serum, więc tutaj macie napisane kolagen charging serum. Kamera dzisiaj nam odmawia fokusu, ale mamy krem ceramidowy. Właśnie też widać, jakby był super zużyty. Ceramidy to jest coś, co polecił mi Chris i trzymam się mocno tego. Trzymam się mocno, także używam. Jedna z naszych ulubionych rzeczy, kolagen Eye Gel Patch. Naprawdę polecam, polecam. To jest ze Skin 79. Używamy tego w ciężkich chwilach, a w Korei dużo zwiedzamy, rano wstajemy, więc ogólnie już wam mówiłyśmy to chyba w kilku filmach na tym kanale. Dla nas eye patche to jest must have. Przypomniała mi się teraz ta polska reklama, w której ta aktorka mówi kwas hialuronowy, ale nie z tej firmy mamy to serum, także to jest kolejna rzecz. Karol, i została nam ostatnia rzecz. Dobra, widzę, że Ann nie wie kompletnie, co to jest. To jest kolejny serum, ja w ogóle jestem chyba maniaczką serum, tym razem z Sikom i to jest intensywnie regenerujące i też takie dające relief i dające ukłonienie serum, to jest ze Skin 79, ale a propos tych rzeczy, tu jest ich trochę jeszcze więcej, tutaj w ogóle mamy płatki i my zostałyśmy fankami płatką chyba w grudniu, jak sobie jakieś kupiłyśmy i uznałyśmy, że to jest świetna rzecz, żeby sobie tak po prostu odświeżyć skórę, więc to też mamy z Cosibelli. To jest tonik Ann, nie wiem, co mam powiedzieć na jego temat, ale chyba jest dobry. Właśnie zauważyłam, że my mamy tak różne problemy skórne, tak, że ja nie mam zielonego pojęcia, co ja używam. I Karol nie ma zielonego pojęcia, co ja używam, ponieważ nie pożyczamy sobie kosmetyków, bo to by nie miało sensu. Z wyjątkiem tego, bo to jest krem do opalania, a raczej krem z filtrem po prostu na twarz, więc nakładamy to co rano obie, więc jest już dość zużyty, chyba została dokładnie końcówka, widać to chyba nawet na kamerze, ile tego zostało. Reszta rzeczy to jest rzeczy kupione z Korei, tutaj taki, wiecie, set standardowy, rzeczy, które używamy codziennie, te trzy produkty są moje, te trzy produkty są Ann, pianka, której używał Jungkook do mycia twarzy i tak dalej, i tak dalej, całkiem sporo tego tutaj mamy i chyba nigdy nie skończę sprzątać tej łazienki. Ogólnie zostało nam dość mało czasu i zaczynam panikować, ale nie jest chyba aż tak źle, tutaj mamy kolejną walizkę, tutaj w ogóle wielka, gigantyczna sfera kosmetyków z łazienki, które są popakowane w mniejsze torebki, jakby coś się miało wylać, więc wszystko jest zabezpieczone, zajęło nam całą tą część, która jest w ogóle dwa razy większa niż ta, a tu jest jeszcze więcej kosmetyków, są po prostu kosmetyczki, szminki, nie wiem, pędzle, palety, wszystko tu jest i to jest tak ciężkie. Właśnie doszłyśmy do tego wniosku, że jakbyśmy miały teraz lecieć do Polski, to ja nie wiem, ile bagaży byśmy musiały dokupić, żeby po prostu wziąć całe kosmetyki. A tutaj mamy zbiór pałeczek z GS-a. Z serii bardzo random, przypadkowych rzeczy, które się tutaj dzieją. To jest w ogóle butelka z Shiny, z merchu Shiny, którzy mieli współpracę z
Old Fairy Donut i mleko. Uznaliśmy, że nie zostawimy mleka, bo mleko w tym kraju jest drogie. Taki, wiecie, jeden karton kosztuje 10 zł, więc uznałam, że świetnym pomysłem, jako że jest otwarte, jest po prostu przelanie tego. I tego wyszło jakieś 350 ml, to jest bardzo dużo mleka! To jest w ogóle jakaś butelka z czubkiem. Jesteśmy na etapie przyspieszonego sprzątania. I właśnie sobie uświadomiłam, że wyrzuciłyśmy już wszystkie śmieci i nagle mam to. Ale z tyłu jest bardziej dramatycznie, bo nagle mamy całą lodówkę, wyciągnęłam całą zawartość lodówki. I to jest strasznie ciężkie, bo to są słoiki z herbatą. Jeden taki słoik to jest kilogram. Takich słoików mamy 5, więc to już jest 5 kilo. Jakieś butelki, jakiś alkohol, jakieś żele, puszki. I w pierwotnym planie do tej walizki, która tu jest, chciałyśmy zmieścić wszystkie pluszaki. Ta żaba tutaj zemdlała, chyba nie jest w stanie już tego dłużej zdzierżyć. Ale w tym momencie w tej walizce znajdują się ubrania i płatki Oreo. I zaraz wyląduje tam cała lodówka, więc ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie prezent od Chrisa, czyli Dave, się zmieści. Chyba będzie musiał jechać z panem kierowcą. Miałyśmy dobre chęci, żeby te wszystkie pluszaki pojechały w walizce, ale Karol uznała, że wykorzysta walizkę na nasze jedzenie z lodówki. Także musimy je wpakować gdzieś indziej, ale chciałam wam pokazać nowe pingwiny w mojej kolekcji. Proszę bardzo, przedstawiam wam Sunghuna i Hunia. Uwaga, prawie finisz, mamy jedną walizkę. Torbę z maskotkami, niestety się nigdzie nie zmieściły, tutaj w ogóle mój jeż zemdlał. Ta torba to jest w sumie torba, nie wiem, rozmaitości. Tutaj mamy torbę z torbami. Karol gdzieś w tle zmywa. Tutaj mamy drugą walizkę. Torbę z naszymi statywami i kurtkami. Tam jest w ogóle torba z butami. Trzecia walizka. Czwarta walizka. Piąta walizka. A właśnie zauważyłam, że został ręcznik. Szósta walizka. Straciłam rachubę. Mamy sześć walizek, brakuje mi jednej. Wydaje mi się, że jest w szafie. Nie. Tak? On czeka. On jest tak zmęczony jak my. On jeszcze korzysta z ostatnich chwil w tym domu. Przyjechałyśmy pod nowe mieszkanie i ja wam muszę to pokazać. Patrzcie na to. Pan jest przemiły, że nam to wszystko poukładał, ale to jest katastrofa. Cieszę się, że mamy jeszcze 10 miesięcy. Pan taksówkarz był naprawdę ultra miły i pomógł nam to wszystko zanieść na górę. Znaczy, mamy windę w mieszkaniu, ale on nawet to wniósł do mieszkania. Także był super miły. W ogóle w naszym poprzednim mieszkaniu wjechał windą na 5. piętro, bo mieszkałyśmy na 5. piętrze i to najpierw zniósł, a teraz to wniósł. To chyba nie jest usługą taksówkarzy, ponieważ nasz poprzedni taksówkarz, który nas przeprowadzał w tę stronę, nie był aż tak miły, ale i tak było wszystko w porządku. Także jesteśmy teraz w nowym mieszkaniu. Mnie to przeraża. Mnie przeraża ilość tych rzeczy, ale weźcie pod uwagę, że tutaj jest też jedzenie, są rzeczy z łazienki i to zajmuje mnóstwo miejsca. Przynajmniej dwie walizki z tego to są rzeczy, których byśmy do Polski nie wzięły. Typu proszki do prania, jakieś nasze szampony, pół lodówki, raczej cała lodówka, tylko że w naszej lodówce były tylko napoje, więc ogólnie zaraz wam zrobimy jakiś tour mieszkaniowy. Więc teraz wam zrobię taki szybki room tour, a właściwie apartment tour. Tutaj jeszcze się dużo zmieni i to nie tylko przez te nasze rzeczy, które musimy wypakować, więc tak wygląda kuchnia. Ona ma tutaj taki blat. To będzie pełniło rolę stołu. Tutaj mamy mikrofalówkę, mamy krzesła. Tutaj mamy jeszcze dwa krzesła, tutaj jeszcze cały czas są nasze bagaże, więc tutaj jest pierwszy pokój i tutaj też jeszcze się dużo zmieni, ponieważ jedyną rzeczą, którą tutaj jest, to jest tak naprawdę łóżko i ta wielka szafa. Tutaj jest taka malutka szafeczka, nawet nie wiem jak to określić, ona jest super malutka. A tutaj jest taka szafa z takimi płytami, na razie jeszcze pusta, chociaż widziałam gdzieś odkurzacz w niej, więc tutaj musimy pochować te wszystkie nasze rzeczy. Łóżko wygląda tak. A tutaj jest, pamiętacie pralnię w tamtym mieszkaniu? To tutaj pralnia wygląda tak. Mamy pralkę, tutaj jest suszarka i to jest jakby taki osobny pokój właśnie w jednej z sypialni. Nasz mini salonik, chociaż chyba jest większy dużo niż ten, z którego przed chwilą wyjechałyśmy. Tutaj mamy kanapę, ona chyba jest identyczna, bo to mieszkanie zresztą jest od tej samej osoby wynajęte, więc tak się prezentuje nasz salonik. Mamy taki stolik, tu mamy telewizor, tutaj są półki i to jest stan, który zostałyśmy teraz, czyli jakieś wazoniki, tutaj jest jakaś żyrafa, tam są jakieś
książki, tutaj są jakieś greckie posągi i oczywiście my to wszystko zmienimy na swój styl, żeby przez ten czas, który jesteśmy w Korei, to było jednak trochę po naszemu. Tutaj jest drugi pokój i tutaj musi się dużo zmienić, ponieważ na razie to wygląda tak. Nic tutaj oprócz łóżka nie ma. Tutaj wcześniej było biurko, jak tu byłyśmy, ale poprosiłyśmy o przeniesienie tego biurka do innego pokoju. No i tutaj brakuje jednak jakiejś szafki albo czegoś takiego. Łazienka jak łazienka. Mamy tutaj takie wielkie lustro, prysznic. Nic ciekawego. Chociaż zauważyłam teraz taki malutki obrazek wiszący tutaj. I nasza szafka tym razem. Taka szafka musi pomieścić te wszystkie kosmetyki, ale damy radę. I tutaj mamy jeszcze jeden pokój, który będzie biurem naszym. Tutaj już jest komputer, to nie jest nasz komputer, on tutaj był, ale tutaj będzie raczej mój laptop albo laptop Karol i będziemy po prostu tutaj montować filmy. To ogólnie bardzo mi się podoba, że będziemy miały osobne miejsce, osobną przestrzeń na to, żeby po prostu usiąść, skupić się tylko na montowaniu albo po prostu na jakiejś pracy przy komputerze, której mamy dużo, jako że wykonujemy taką pracę, a nie inną. Tutaj są też jakieś ozdoby, jakieś kwiatki sztuczne, mamy taką półkę. Więc myślę, że przerobimy ten pokój też na taki trochę k-popowy i coś jeszcze tutaj wymyślimy. Mamy dużo czasu w Korei, żeby coś tutaj wymyślić. A tymczasem wybaczcie, ale musimy ogarnąć to. Chwila, moi drodzy, zapomniałam o najważniejszym. Widok z okna. Mamy taki mini balkonik. I no okej, widok z okna jest taki, ale całkiem przyjemny. Mały kawałek zieleni. W tle leci aespa do naszego sprzątania, ale słuchajcie, ja uznam, że muszę wam to pokazać. Nie wytrzymam, Karol. Nasza lodówka, ja wam objaśnię sytuację. Tak, nasza lodówka była włączona z prądu, więc cała się rozmroziła. Nie wiem, ile tutaj ktoś nie mieszkał, ale po prostu była włączona z prądu i no, rozmroziła się jak to lodówka i patrzcie na to. Tutaj jest, ja nie wiem, tak z litr wody i Karol właśnie, nie wiem jakie są na to sposoby, ale Karol wymyśliła taki, że wzięła chochlę, warzonkę, łyżkę dużą taką i wlewa tą wodę do miski. Poszliśmy coś zjeść, bo nic dzisiaj nie jadłyśmy, także szybki tost, smacznego. Wróciłyśmy do domu i zmieniłyśmy od razu język Netflixa na polski i oglądamy sobie w końcu. Nie wiem, ostatnie na świecie chyba. Dziewczyny w masce. Jesteśmy na 1/3 odcinka. Zapowiada się nieźle. I w końcu mamy jakieś takie swoje miejsce do oglądania, bo do tej pory oglądałyśmy tylko Street Woman Fighter. I to była nasza taka mała tradycja. A teraz mamy dostęp do Netflixa na tym telewizorze, więc nadrobimy zaległości. Ogólnie wtorki to są chyba najgorsze dni, jakie w ogóle istnieją w naszym życiu. Kiedyś powiedziałyśmy, że czwartek jest takim beznadziejnym dniem, że to czwartek jest takim naszym poniedziałkiem, ale wydaje mi się, że odkąd zaczęłyśmy robić coś na bieżąco, wiecie, bo tak to głównie skupiałyśmy się na pracy w weekendy, a teraz pracujemy non-stop, weekendy też i w tygodniu też, to mam wrażenie, że trochę ten nasz zegar się przestawił właśnie w stronę tego poniedziałku, ale jeszcze nie do końca, więc wtorek to jest taki masakryczny dzień, kiedy my nie jesteśmy totalnie niewyspane, nie wiem, nieprzytomne, nawet nie wiem w jakim języku potrafimy do siebie mówić, jakby nie wiem, no ja już nic nie rozumiem, nawet po polsku nie rozumiem, co on do mnie mówi, ale jeszcze nie poszłyśmy spać, chociaż było blisko, jak mieliśmy testing materacy, ale zostawiam Ann na chwilę w domu samą. Ann, zostawiam cię w domu samą. Jakoś dam sobie radę. Tak mi się wydaje, na 5 minut, uwaga, bo odkryliśmy straszną rzecz. Odkryliśmy tragiczną rzecz, po prostu to jest tak niebezpieczne dla naszych rachunków, dla naszego portfela, że ja po prostu nie wiem. Otóż minutę od naszego domu jest Compose Coffee. Wydaje mi się, że będziemy zaczynać dzień od Compose Coffee, kończyć dzień z Compose Coffee. I w środku dnia też będziemy pić Compose Coffee, ale gdzieś indziej jak będziemy na mieście. Więc taki plan jest na teraz, już byłyśmy w Compose Coffee 2 godziny temu. Innym. A teraz odkryłyśmy, że jest drugi, dosłownie minutę od nas, więc idę po ramen, ale nie do Compose Coffee bynajmniej, tylko do Imartu. Ramen, którego jeszcze nie testowałyśmy, wpadł nam w oko jak sprawdzałyśmy co tam w ogóle jest. W każdym razie idę po ramen, idę po kawę. Zostałam Ann samą. Ciekawa jestem, czy jak wrócę, to te wszystkie walizki znikną.
Nie ma opcji. Karol wróciła i to się może skończyć albo bardzo dobrze, albo bardzo źle. Mamy nowy ramen, którego jeszcze nie próbowałyśmy. Dzisiaj na pewno nigdzie nie wyjdziemy zjeść nic na mieście, bo tu jest chaos i no nie da się. No widzicie zresztą, ile mamy bagaży, próbujemy to wszystko ułożyć. Albo ewentualnie będziemy żyć tak jak teraz. Więc mamy coś, czego w sumie nigdy nie widziałam. Ale może to dlatego, że my w sumie nie chodzimy do Emartu. Tylko chodzimy raczej do GS-a i do CU, jeżeli chodzi o takie convenience store. Także mamy Your Naked Cheese i ma to wyglądać tak, próbujemy. A poza tym Karol zrobiła dostawę kawusi i w Compose Coffee jest teraz nadal promocja ze Stacy, ale to jest bubble tea z kawą w środku. To jest cud, to jest najlepszy wynalazek ludzkości, naprawdę, uwierzcie mi. I tak jak mówiłam wcześniej, zmieniłyśmy Netflixa na nasz ulubiony program ostatnio. Ten vlog już pewnie może się pojawić po finale. Tak mi się wydaje. Jeżeli też oglądacie, to dajcie znać, komu kibicujecie albo komu kibicowaliście. Jest 22:53. Nasze walizki nadal stoją nieruszone, bo zaczęłyśmy oglądać telewizor i wkręciliśmy się w Netflixa. Teraz oglądamy nasz program, który chyba się kończy za godzinę, z tego co mi się wydaje. Później jeszcze mamy dość dużo do zrobienia. Jutro są urodziny Yeonjuna, więc będziemy szukać kubeczków. Brzmi jak bardzo mała ilość snu. Mały update sytuacji, jest 3:03 i my nadal oglądamy Netflixa. Tak nas wciągnął ten serial, chociaż ma mnóstwo absurdalnych wątków i momentów. I został nam jeszcze jeden odcinek, więc możecie sobie policzyć, ile już spędziłyśmy przed tym telewizorem, szczególnie, że jeszcze oglądałyśmy odcinek Street Woman Fighter, więc walizki zostały tknięte. To jest bardzo dobre słowo, więc chyba dokończymy serial, po prostu pójdziemy spać, bo jutro jeszcze jest wielki dzień. Urodziny Yeonjuna, więc będzie się działo, a później dokończymy pakowanie. Tak wygląda sytuacja przed. 2000 years later. A tak wygląda to teraz. Pusto, jak widzicie, pusto, udało się. I nawet udało nam się trochę udekorować, także zrobimy wam teraz taki szybki tour po mieszkaniu, bo większość już widzieliście wcześniej. Zabrałyśmy te wszystkie rzeczy, które tutaj były, jakieś figurki, żyraf i tak dalej, i zrobiłyśmy sobie mini k-popowy salon, więc tutaj są albumy autografowane. Pokazywałyśmy je w jednym z vlogów, także tutaj na wierzchu jest album Odd Eye Circle i inne albumy k-popowe. Mam nadzieję, że tych autografowanych jeszcze tutaj dojdzie, bo na te k-popowe zwykłe, które sobie kupiłyśmy, mamy zupełnie inne miejsce, więc zaraz wam pokażę. Kolejna półka to jest półka z lightstickami i zaraz się dowiecie, dlaczego tutaj jest to wolne miejsce, ale tak się prezentują nasze lightsticki na ten moment. To są chyba wszystkie lightsticki, jakie zabrałyśmy na ten wyjazd. Mamy TXT, NHYPEN, SP, NCT, Stray Kids i BTS, bo tutaj jest NHYPEN i TXT powielone, ponieważ obie jesteśmy fankami i NHYPEN i TXT, a właściwie to obie jesteśmy fankami wszystkich tych grup, które tutaj się znajdują, także mamy kawałek wolnego miejsca. I ostatnia półka jest jeszcze trochę niedopracowana, ale zabrakło nam materiału. Mamy tutaj fotokarty, w sumie trochę przypadkowo, oprócz tego Kaja. Kaja jest oczywiście bardzo znaczący, ale tutaj po prostu są fotokarty Rise, bo nagrywałyśmy unboxing Rise, więc włożyłyśmy fotokarty, żeby było ładne tło. I tutaj jest album Zero Base One w wersji z Jungiem. Zgadnijcie, kogo to jest album. I tutaj jest mikrofon. Stał w sumie przez chwilę z lightstickami, aż przestał się mieścić. Tutaj mamy swój sprzęt. I ozdobiłyśmy telewizor i ozdobiłyśmy go odświeżaczami powietrza z B21, także po jednej stronie jest zaczepiony Chimi, a po drugiej stronie telewizora jest zaczepiony Shuki i tylko Chimi pachnie, żeby nie pachniały oba naraz, ponieważ jeden jest brzoskwiniowy, a drugi jest o zapachu frezy, więc nie chciałyśmy ich łączyć. Pod telewizorem tutaj stoi Dave. Miś znowu znalazł swoje miejsce w naszym mieszkaniu i tak to się prezentuje. Jeszcze tutaj mamy taki mały kącik, ponieważ tutaj jest z kolei nawilżacz powietrza, nie odświeżacz z tatą. Ta szafka też jest jeszcze w przygotowaniu, ale na razie zamieszkał na niej Jake. Tutaj był taki wieszak, więc wykorzystałyśmy go i na chwilę zawisnął tutaj braloczek Karol w wersji z Chimim. Tutaj się ładuje jej wiatraczek, ale najlepsza półka jest nade mną, tutaj w kuchni, ponieważ tutaj trochę nam to zajęło, a właściwie Karol to trochę zajęło. I tutaj, proszę bardzo, mamy wystawkę z naszych urodzinowych kubeczków, które udało nam się zebrać. Także w większości jest tutaj Yeonjun, jest trochę Jimina i na szczycie jest
kawałek Temina, więc powiedzmy, że to jest wspólna wieża. Tak się prezentuje i naprawdę cieszę za każdym razem, kiedy ją widzę. Kuchnia jak kuchnia, nie ma tutaj w sumie nic ciekawego do opowiedzenia, oprócz tego, że zrobiłyśmy taką miskę ze wszystkimi papierkami, słodyczami, które po prostu gdzieś nam tam zalegały, ale k-popowe kubeczki też się tutaj znalazły. Pracujemy też nad lodówką, ogólnie to chcemy ją przestawić tutaj, ponieważ odkryłyśmy, że bardzo trudno ją się tutaj otwiera z tej strony, więc chcemy ją przestawić tutaj, więc to będzie jakaś tam zmiana, ale mamy kilka rzeczy takich, które znalazłyśmy gdzieś po drodze i po prostu je tutaj przykleiłyśmy, między innymi to zdjęcie z Chrisem i naszym znajomym, tutaj jest jakaś ochrona, bilety na NCT, zdjęcie TXT i karta z Charizardem, naprawdę bardzo przypadkowo tutaj jest. I nasze biuro też uległo małej zmianie, a szczególnie ta szafka, ponieważ tutaj ułożyłyśmy wszystkie swoje zakupy. Jest tutaj trochę miszmasz, ponieważ no nie mamy tego aż tyle, żeby to posegregować zespołami, także wyszło nam bardziej wytwórniami i tutaj jest NHYPEN z albumami V, później jest TXT z albumami w sumie różnymi albumami. Na pierwszy rzut oka widzę, że tutaj jest półka TXT i Kaja i perfumy podtrzymują te TXT, ponieważ wszystko się tutaj jeszcze wali. Tutaj mamy półkę SM, powiedzmy, jest trochę NCT i trochę Shiny i Lightstick NCT. To jest najbardziej denerwująca półka w tym domu, ponieważ to są rzeczy, które się nie mieszczą pionowo i niesamowicie mnie to denerwuje, ponieważ mogłybyśmy mieć piękną półkę, no ale niestety leżą tak. Więc tutaj są albumy, a tutaj są magazyny. Ogólnie nazbierało nam się tych magazynów. Tu jest jeszcze książka kucharska BTS, tutaj są Season Greetings i albumy Stray Kids. I a propos Stray Kids, to przyszły do nas już dwie pierwsze paczki na ten adres dzisiaj rano. Tą będziemy otwierać na osobnym filmie, ale ta w sumie wiąże się ze Stray Kids i możemy ją otworzyć teraz. Ale najpierw otworzę rzecz, której brakuje na tej półce nad telewizorem, ponieważ niedawno kupiłam Lightstick 80s i jeszcze go nie otwierałam, także uznałam, że to jest idealny moment na taki, wiecie, szybki, oficjalny, pierwszy unboxing, pierwsze wrażenie, także uwaga. Uwaga, uwaga, mój pierwszy Lightstick 80s prezentuje się tak, jest przepiękny, to jest wersja druga, ja nie mam wersji pierwszej, ale w tej drugiej wersji po prostu się zakochałam i prezentuje się on tak, zdejmę folię, utknęła mi karta w tym pudełku, która prezentuje się tak, tak wygląda karta do Lightsticka 80s. Piękna jest, cały ten lightstick jest piękny i tutaj jeszcze w pudełku jest smyczka. Także uwaga, uwaga, to wolne miejsce zostaje właśnie zajęte. Pierwsza paczka, która dotarła do nas w nowym mieszkaniu, dość szybko. Zamówiłyśmy ją jeszcze będąc w starym mieszkaniu, wiedząc, że po prostu się przeprowadzamy. Mini haul albumowy. Mamy po pierwsze album Agusta D. Mamy drugi album Agusta D w drugiej wersji i trzy brakujące w naszej kolekcji albumy Stray Kids. I wszystkie rzeczy, które miałyśmy na tej podłodze, pochowałyśmy do szafy i to wam chcę pokazać, ponieważ tutaj wpakowałyśmy dosłownie 5 walizek. W jednej takiej komorze szafy jest 5 walizek. Uważam, że mamy talent. Naprawdę, uważam, że mamy talent. One są całkowicie puste i wszystkie rzeczy mamy albo w tych szufladach, albo tutaj na wieszakach, także udało się. Więc to by było na tyle, dajcie znać, jak wam się podoba nasze nowe mieszkanie ozdobione. Jeszcze nie do końca, ale myślę, że tak z biegiem czasu będziemy wam pokazywać nowe rzeczy, które się tutaj pojawiają, więc oczywiście, jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku.